Marta jak zwyczajny pies robi paf i rzecz przeciwna dzieje się, gdy literkową zupę je. W drodze gdzieś do brzuszka Marty grupa liter zagubiona trafia do jej głowy i Marta nabija jak szalona, mówi wciąż. Jak się żuje, co? Marta coś mówi, 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 mówi wciąż. Co tam piszą? Co dziś na obiad? Mówi wciąż. Cześć, Julka i spółka. Ja nie jestem Julka. Może mylić się, lecz i tak mówić chcę. No cześć. Wyrazy zna, ma głos jak dzwon. Wszystko ci opowie, poproś tylko ją. Czasem może zrobić gdzieś błąd, ale Marta się tym nie przejmuje. Skąd ten pies ma głos? Próba, raz, raz. Taki los. Marta mówi, 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 mówi. Gada, coś wyjaśnia, coś wylicza, coś wygłasza, coś prawi, coś tłumaczy, coś bzdurzy, coś nabija, coś już. Czasem ma już dość. Marta, uwierzcie mi, mówi wciąż. Mity. Co za nuda. Chyba nic ciekawego się tu dziś nie wydarzy. Ten dzień jest taki straszny. To się chyba nigdy nie skończy. Nie można tak siedzieć. Zróbmy przedstawienie. A jakie niby? W książkach jest mnóstwo pomysłów. Coś się tam znajdzie. Czy ta się nadaje? Nie wiem, greckie mity? Mity? Co to jest? To takie gwoździe, które łączą dwie części? Nie, to nity. Mity to opowieści o przygodach herosów. Te pochodzą z Grecji. Tak, to wymyślone historie, które tłumaczą nam świat. Na przykład skąd ludzie wzięli ogień. Zróbmy tak. Jestem przeciw. Mity to nie historie. Brak w nich zakończenia. Co tam niesiesz? Ła, tak, dziękuję, to tylko atlas. Książka z mapami. Nic z tym nie zrobimy. A ja znalazłam słownik. Słownik to taka książka pełna ciekawych słów. Lubię nowe słowa. Ja zrobiłabym przedstawienie wyłącznie o słowach. O każdym słowie inne przedstawienie. Tak! Które jest pierwsze? Pierwsze to... A. A wróćmy do mitów. Chyba masz rację. Nasz pierwszy grecki mit to historia Syzyfa. Przekonasz się. To nie są żadne historie. Tadek, nie bądź jak ból zęba. Kogoś bolą zęby? Dobrze, więc nie bądź jak mały Kazio. Kazio? Jaki Kazio? Tak się tylko mówi, kiedy ktoś zachowuje się nie do zniesienia. Nie bądź jak ból zęba małego Kazia? Bez sensu. Nadszedł już czas na legendę o Syzyfie. Legenda? A co to takiego? Legenda to historia powtarzana od niepamiętnych czasów. Starsza od dinozaurów, więc nikt nie wie już, czy jest prawdziwa, czy nie. To legenda, a nie fakt. Zaczekaj, skic! A teraz bez dalszej zwłoki w legendzie o Syzyfie wystąpi skic. Rzecz wygląda tak. Syzyf to człowiek, który ma się za mądrzejszego od Zeusa. Jestem Zeus, szef i prezes wszystkich greckich bogów. To ja rządzę Olimpem i ciskam gromy. Ale super efekty. A ja myślałam, że to prawdziwy grom. Właśnie, genialnie zrobione. Syzyf chciał oszukać mnie. Teraz za karę będzie musiał wtoczyć ten ciężki głaz na szczyt góry. Rolę głazu gra piłka o twarzy klauna. Skic, Syzyfie, wtocz ten ciężki głaz na szczyt góry. To raczej zabawa, a nie kara. Tak myślisz? Ilekroć wejdzie na szczyt, będzie zaczynał od nowa. I tak już zawsze, dzień po dniu, rok po roku, bez końca. Była to legenda o Syzyfie. Dzięki. To ma być koniec? Że ktoś coś robi bez końca? Ja cię ostrzegałem. Tak już jest. Nie podoba ci się ta opowieść? Nie. Brak jej zakończenia. Coś, co trwa wiecznie, nie kończy się. Chcę usłyszeć koniec pod koniec. Nasz kolejny grecki mit, Prometeusz. Jedną chwilę. Dobra. A teraz historia Prometeusza. Rzecz dzieje się dawno temu, w czasach, gdy ludzie nie wiedzieli, jak rozpalać ogień. Ale mi zimno.
Nie drżysz z zimna, Tadekeuszu? Tak, bardzo mi zimno. Byłoby o wiele cieplej, gdyby tak ktoś do sandałów wynalazł grube skarpety. No nie, chyba ogień. Tylko Zeus wie, jak się go rozpala. Nie wiem, czy nas nauczy. A jeśli grzecznie go poproszę, żeby się z nami podzielił? O, Zeusie, najwyższy ze wszystkich bogów! Ty coś najmądrzejszy i najbardziej godny chwały! Przy tobie jestem tylko psem! No tak, to fakt! Czego chcesz ode mnie? Bądź tak dobry i daj nam ogień! Zimno jest, lodowato, szczękają zęby, trzęsą się łydki i gęga gęsia skórka gęgę. Odmawiam! Prometeuszu, odejdź! Ale Prometeusz wcale nie odszedł. Czekał, aż Zeus uśnie. Prometeusz ma ogień! Zuch! Prometeusz! W taki oto sposób rozpalili własny ogień. Szkoda, że nie ma kiełbasek. Trzeba podziękować Zeusowi. Raczej nie rozmawiajmy z nim o tym. Mamy już ogień, więc możemy wyruszać na biegun północny? Gdy Zeus się obudził, odkrył, że ogień zniknął. Kto ukradł mój ogień? A to co, znowu piorun? Zeusie, dziękujemy za ogień. Prometeuszu, ukradłeś mój ogień, ty psie! Co, mam uciekać? Zeus się wnerwił. Ponieważ wziąłeś co nie twoje, a jeszcze bawiłeś się ogniem, zostaniesz ukarany! Przejdźmy teraz do sceny ukarania Prometeusza. Na rozkaz Zeusa zakuto go w kajdany. Na zawsze! Była to historia Prometeusza. Koniec! Hej, zaraz! I to ma być koniec? Mam stać tutaj do końca życia? A co ja ci mówiłem? Właściwie Prometeusza przykuto do skały. Na długo? Na zawsze. I gdzie to sens? To nie jest historia, to seria scenek. Ten znowu swoje. Nie widzisz sensu? A ja tak, ta historia ma przecież morał. Chorał? Nie, morał. Morał to nauka płynąca z opowieści. To wolno, tamtego nie wolno. Gdyby Prometeusz nie ukradł ognia, to nigdy nie zostałby ukarany. Teraz rozumiem. Kto kradnie, będzie ukarany. I to jest morał z historii. Morał brzmi raczej tak. Nie nazywaj mi tu historią, bo historie mają zakończenie. Wcale nie muszą. Ale na końcu mówisz koniec. Muszę to przemyśleć. Przejdźmy do trzeciego mitu. Hej, zaraz. Chyba nie zostawicie mnie tutaj do końca świata. No tak, już idę. Czas na mit o narcyzie. Bohater nad sadzawką. Spragniony narcyz chce się napić, lecz widzi własne odbicie. O, czy to moje odbicie? Tak, odbicie to obraz, który widać w lustrze. To twoje odbicie. Jaki ładny piesek. Co to za ładny piesek? Narcyz zakochał się we własnym odbiciu. Przez cały dzień tylko patrzył na siebie. Cześć, narcyzie. Bawimy się? O, nie mam czasu. Zachciało mu się pić. Jednak odkrył, że kiedy pije, jego odbicie znika. Ojejku. Kiedy piję, moje odbicie znika. Odtąd narcyz nie śmiał już pić, tylko siedział i siedział i tak już mu zostało. Proszę, nie mów, tylko nie to. Na zawsze. No nie, Tadek chyba ma rację. O co tu chodzi? Morał jest bardzo prosty. Zakochaj się w sobie, a będziesz samotny i spragniony. I koniec. Dobrze wiem, jak mógł czuć się narcyz. To mądra historia. To nie jest historia! Dlaczego oni mi to robią? Mit o Orfeuszu z udziałem Cerbera. Miejsce akcji Hades. Ja, Orfeusz, schodzę w otchłań Hadesu, by ratować moją żonę o trudnym imieniu Eurydyka. Oto ona, zabiorę ją ze sobą. Stop! O! Ja! My jestem... jesteśmy Cerber, pies o... raz, dwa, trzy, trzech głowach! Powiedział, wracaj! Wracaj do świata żywych! No i strzeż się, miśka, to okropny typ! Chcę zabrać stąd żonę, ale na drodze stanął mi stwór, który zębów ma trzy razy tyle, co zwykły pies! Dużo łatwiej mi się myśli, kiedy śpiewam sobie. W Hadesie mieszka Hades, to rzecz znana. Czyż jednak słonia spotkać można tu? A pieśń Orfeusza uśpiła Cerbera. Zachciało mi się spać. Hipopotama lwa i koczko Dana. Krasule dojną, co wciąż mówi mu. My
zasypiamy, zasypiam. Gotowy? Nie w tę stronę! No dobrze, może być. Szybko, dopóki Cerber śpi, musimy uciekać. Nareszcie! To jest prawdziwa historia. Oszukał potwora i uratował żonę. Więc można powiedzieć koniec. To wcale nie koniec. Orfeusz musiał spełnić warunek. Aż do powrotu do domu nie miał prawa spojrzeć na Eurydykę. Ale martwił się o nią i... W porządku, najdroższa! Orfeuszu! Nie! I tak oto z winy samego Orfeusza Eurydyka pozostała w Hadesie. Na zawsze! Chyba żarty sobie robisz. Nie, to strasznie smutna historia. A ty dokąd? Dosyć na dzisiaj historii, które nie mają końca. Czuję się, jakby dzień miał trwać zawsze. Napiszesz lepszą historię niż te, których dziś wysłuchałeś? O wiele lepszą. Zamiast gadać i przechwalać się, napisz ją. Zgoda, napiszę. Truman, pomożesz mi? No jasne. Cześć wam. Tata, co ty tu robisz? Czas na obiad. Już obiad? Więc mity zajęły nam pół dnia? Nie czułeś upływu czasu? Czyli dobrze się bawiłeś. Zaczekajcie do jutra, a pokażemy wam prawdziwą historię. Myślisz, że to zrobią? Ugrzęzną przy tym na zawsze. Nie na zawsze! Nigdy więcej nie chcę już słyszeć tego słowa! Czyli chcesz o nim zapomnieć? Już na zawsze? Ale tak w sumie to chyba dobrze, jak historia ma zakończenie. Tak, koniec! Mity tatka. Nie widziałam tatka ani Trumana od tygodnia. Widać, wciąż ciężko pracują nad nową wersją mitów greckich. Co to jest wersja? Wersja to odmienna interpretacja faktów. Jak twoja opowieść o tym, jak straciłam obiad. Talerz spadł na podłogę. Jak coś spada, to należy do psa. Takie prawo. Bo szukaj w krzakach. To twoja wersja. Mama mówi, że ty sama strąciłaś go na podłogę. Moja wersja nie wyjaśnia, jak znalazł się pod stołem. Ile czasu zajmie im napisanie nowej wersji mitów? Najpierw będą musieli nauczyć się współpracować. Trudno, nie zobaczymy ich więcej. W drugim końcu ogrodu. I Herkules posprzątał brudne stajnie. Nie, dalej. To już prawie koniec książki. Czego ty właściwie szukasz? Nie mam pojęcia, ale jak znajdę, będę wiedział. Ach, nie mogę myśleć w takim hałasie. Czy wszystkie mity muszą być takie nudne? Nie ma nic o lataniu? Zeus nie latał bombowcem, przykro mi. Ojej, jest przecież mit o Ikarze. Latał bombowcem? Bombowcem nie. Ojciec zrobił mu fajne skrzydła. To ciekawe. Opowiadaj. Ikar i jego ojciec Dedal chcieli odlecieć z wyspy, używając skrzydeł klejonych na wosk. Super! Dokąd poleciał Ikar? Właściwie donikąd. Dlaczego? Gdybym miał skrzydła, byłbym wszędzie. Widzisz, Ikar postanowił lecieć w stronę słońca. No i co? Doleciał aż do słońca? Niestety nie, bo od gorąca wosk się roztopił. Skoro tak, to jak mógł dalej latać? Nie mógł! Dlatego runął do morza. Czy wszystkie mity kończą się tragicznie? Jak wiesz, niektóre w ogóle się nie kończą. Czytaj dalej. Znajdziemy taki, z którym da się coś zrobić. Chcesz opowiadać mity, czy je poprawiać? Chciałbym je trochę zmienić. Poprawiać historię to znaczy zmieniać ją na lepsze. Właśnie to chcę zrobić z mitologią. Poprawić ją. Zero na zawsze i zero takich, co toną w morzu. To popraw opowieść o Ikarze. Wprawdzie zbliżył się do słońca. Tak. Ale wosk nie stopił się. No i? No i dalej lata. A? O co ci chodzi? Człowieku, ile można latać? Szukaj dalej, muszę mieć historię, którą da się poprawić. To może zgodzisz się na echo? Echo? Tak, echo to nimfa, która... Czekaj, nimfa? Tak. A co to jest? Nie mam pojęcia. Super, mów dalej. Myślę, że nimfa to taki duszek, wiesz. Dobrze. I kobieta, przynajmniej na rysunku. Dobrze, opowiedz o tej ucho. No mówię, echo była nimfą. One mają jakiś związek z naturą. Drzewa i... A, no dobrze.
Echo była nimfą i uwielbiała mówić o wszystkim, co przyszło jej do głowy. Tak też myślałem. Echo mówiła i mówiła i mówiła i mówiła. No i co, krowo? Co to, Kambus? Kiedy znowu jemy? Aż pewnego dnia podpadła Herze, żonie Zeusa. Cześć, Junono, co u ciebie? Wcale nie jestem Junona! Za karę Echo nie mogła odtąd mówić tego, co myślała. Począwszy od tej chwili, powtarzała jedynie to, co mówili inni. Tak, jak Echo! Bo stąd wzięło się słowo Echo. Taką historię można by poprawić. No i co dalej? Odtąd Echo powtarza po innych i tak... już zawsze. A, dość! Żadnego już zawsze i na wieki. Ale tym razem to śmieszne! Śmieszne? Echo, 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 echo... I tak na okrągło do końca świata. To spróbuj to zmienić. No wiesz, mogłaby powtarzać przez 15 minut i ani chwili dłużej. Ale to już nie jest poprawienie historii. Dlaczego? Poprawiać to znaczy zmieniać coś na lepsze, a ty już raczej zmieniasz jej sens. To tak jakbym pisał ją od nowa? Właśnie, w twojej wersji zmienia się znaczenie słowa echo. Nie o to mi chodziło. To dobrze. Wcale nie chcę zmieniać mitów. Znajdźmy taki, który da się poprawić. Tylko żadnego na zawsze. Może o królu Midasie. Facet wszystko zamieniał w złoto. Na zawsze? Ach, dobra, więc Meduza. Kto na nią spojrzał, zamieniał się w kamień. Na zawsze? Tak, na zawsze! Dokąd idziesz? Mam już dość. Poprawiaj sobie mity sam, beze mnie. Choć myślę, że zostaniesz przy tej pracy... Proszę, dokończ! Na zawsze! A, widać, musiało się tak skończyć. Za cicho tutaj. Uwaga! Zaczynamy nasz całodniowy maraton komediowy! Tak, już wiem! Myślicie, że nie poradzę sobie z mitologią? No to wam pokażę. Ale gdzie Tadek? Byłam pewna, że pracowaliście razem. Coś tam kończy, więc pokażę wam własną adaptację mitu o Faetonie i o Rydwanie Słońca. Myślałam, że zajmiemy się mitami, a nie adapt... coś tam czymś. Właśnie tym się zajmuję. Pokażę wam mit w mojej adaptacji. Adaptować historię to znaczy pokazać ją w jakiś szczególny sposób. Przełożyłem książkową opowieść na porywającą wersję sceniczną i osobiście zagram Faetona. Zauważyłyście już pewnie Rydwan Słońca, własność mojego ojca Heliosa. Zagra go Kubuś. Co on pokazuje? Gorące promienie słońca. My, skrzydlate konie, ciągnęłyśmy Rydwan Słońca po niebie aż do dnia, kiedy... Marto, nie zdradzaj wszystkiego! Aż do tego poranka, kiedy Helios zapadł w sen, a Faeton ukradł Rydwan. Gdy okazało się, że nie ma nad nami kontroli, wyrwałyśmy z kopyta i przysmażyłyśmy... No tak, wyrwało mi się. Chyba za mocno się angażuję. Czas na moją wielką interpretację mitologii! O, no nie wierzę! Tadek, a jednak skończyłeś pracę nad swoją wersją. Chwilę trwało, ale wreszcie mam porządną historię. Pokazać wam? O, jasne, Truman. Byłeś przede mną, więc dokończ. Proszę, zaczynaj. Niech zapomną to, co im zdradziła Marta. Świetna myśl. To będzie mit o królu Midasie. Król Midas miał złotą rączkę. Zmieniał w złoto wszystko, czego dotknął. Drewniany grosz nie jest nic wart. Bing! No i co? Czyste złoto! A jednak ta niezwykła zdolność bywała również przyczyną kłopotów. Przepraszam, królu Midasie. Bing! Każdy, kto go dotknął, również się zamieniał. Jakoś głupio wyszło. A to jest mit o Meduzie. Jej moc zmienia w kamień tych, którzy na nią spojrzą. Przepraszam, może puszeczkę zupy literkowej? Bang! Wystarczyło spojrzeć jej w oczy, by zmienić się w posąg. Nie dość tego, że mam węże zamiast włosów? Pewnego dnia Meduza i Midas poznali się na imprezie. On nie mógł patrzeć, ona dotykać. I tak się pobrali. I właśnie dlatego moja wersja nosi tytuł Kocham Meduzie. Przed wami Meduzia i król Złotoręki. Widzę, że was to kręci.
Nie w ten sposób pra 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 babcia opowiadała mity greckie, co nie? Nie, nie. Meduziu, już jestem. Nie patrz na mnie. Nie musisz mi tego powtarzać. Bo wiesz, umyłam węże i źle mi się układają. To jakaś stara facecja? Nie, to starożytna Grecja. Czy to nie dyskrecja, jeśli spytam, co to za plama na... Nie, nie dotykaj! Nie musisz mi tego powtarzać. Nagrałeś śmiechy? Nie słyszałam o greckim micie ze śmiechami w tle. W starożytnym teatrze greckim istniał chór. To właśnie on się śmieje. Tadek, no opowiadaj! Idę teraz do pałacu na wielkie przedstawienie. Ja też chcę iść do pałacu. Meduziu, przecież wiesz, że nie możesz tam iść. Do niezobaczenia! Wślizgnę się i zrobię niespodziankę Midasiowi. Pomożecie? A zatem wierni poddani, wasz król już jest. Zaczyna... Co? Co to jest? Co to jest? Co się stało? Wszystkich ich w kamień obróciło? No nie! Meduziu! Wiem, że gdzieś tutaj jesteś. Jestem tutaj. Meduziu, coś ty zrobiła. Przebrałam się za tancerkę, więc wszyscy patrzyli i nagle skamienieli. Proszę, bądź bardziej ostrożna. Już kończą nam się Grecy. Więc nie jesteś na mnie zły? Nie umiem się na ciebie złościć. Meduziu, jesteś moim życiem. Ta 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 ra ta ra ra ta ra ra ta ta. Co za szczęście, że Grecy żyli wieki temu i nie widzą tego. Oglądałeś telewizję, pisząc tę sztukę? Ciekawe, skąd o tym wiesz? To najdziwniejsza wersja spośród dziwnych wersji różnych dziwactw. Ojejku, ten spektakl Marcie wyraźnie zaszkodził. Marta? Cudowne! Proszę, czy mógłbyś zacząć jeszcze raz? No jasne! Chodźcie bliżej! O, Skic też by popatrzył! To będzie mit o królu Midasie. Dzięki telewizji ktoś wreszcie z sukcesem przełożył mity greckie na język dzidziusiów i psów. Opracowanie wersji polskiej na zlecenie Mini Start International Polska. Reżyseria Elżbieta Kopocińska-Bednarek. Dialogi polskie Witold Surowiak. Dźwięki montaż Janusz Tokarzewski. Kierownictwo produkcji Dorota Nyczek. Wystąpili Marta Agnieszka Kunikowska, Helenka Beata Wyrąbkiewicz, Tadek Grzegorz Drojewski. W pozostałych rolach Anna Apostolakis, Monika Pikuła. Piosenkę tytułową śpiewał Tomasz Steciuk.